Życzyć Jego obecności w swoim życiu, ale oprócz tego, że wiele rzeczy się dowiedziałeś, to ufam i wierzę, że bardzo konkretnie spotkałeś Boga żywego podczas tego czasu. Że nie był to tylko czas, kiedy czytałeś pewne informacje, ale że w tym Słowie Bożym, nad którym pochylałeś się każdego dnia, odnajdowałeś słowa miłości, słowa prawdy, odnajdywałeś tak naprawdę życie Boga żywego, który dawał Tobie nowe życie, nowe serce. I przypomnij sobie też, kiedy na początku tego seminarium mówiliśmy do każdego z Was, że wystarczy, abyś otwierał swoje serce. Abyś otwierał swoje serce na to, co Pan Bóg Tobie przygotował. Bo On Ciebie zna, zna każdego z nas po imieniu, wie, co przeżywamy, wie, czego potrzebujemy. I tak naprawdę wystarczyło Mu Twoje tak, Twoje zaangażowanie, Twoja modlitwa, Twoje pochylanie się nad Słowem Bożym, a On sam będzie działał. I wierzę, że dzisiaj, po tych kilkunastu tygodniach, możesz uczciwie powiedzieć, że tak, to naprawdę był piękny czas. To naprawdę było wspaniałe spotkanie z Bogiem. On naprawdę jest, żyje, jest obecny. Czy tak jest? Amen. Ta droga, która się rozpoczęła, to podróż do głębi Twojego serca. Tak naprawdę to dopiero początek i to, co najpiękniejsze, jest dopiero przed Tobą. Bo przed Tobą życie z Bogiem, życie z Jezusem, który będzie Ciebie prowadził każdego dnia. Być może wiele treści, które tutaj też usłyszałeś, były dla Ciebie nowe. Być może decyzje, które trzeba było podjąć, były trudne. Ale dzięki łasce Boga wytrwałeś. Dzięki mocy Ducha Świętego dałeś radę. I wierzę też, że każdy z nas mógłby dać świadectwo, jak bardzo konkretnie Bóg działał w jego życiu, jak bardzo konkretnie interweniował w jego życiu i że to był faktycznie odpowiedni czas i że to był odpowiedni moment, aby oddać ten czas Bogu. I być może nasuwa się Tobie pytanie, co dalej, że seminarium Odnowy Wiary się kończy i jak dalej żyć z tym wszystkim, czego tutaj doświadczyłem. Bóg bardzo dobrze wiedział, że będziemy potrzebować wsparcia na tej drodze, na którą On sam nas zaprosił. Że będziemy potrzebować bardzo konkretnego prowadzenia, opieki, towarzyszenia innych osób. I dlatego Bóg daje Tobie i mnie Kościół. Kościół jako wspólnotę żywych serc. Daje Kościół, w których są konkretne sakramenty, które będą umacniały Ciebie na tej drodze. Po to, abyś dotarł do nieba, bo to jest naszym celem. Bóg po to zaprosił Ciebie na to seminarium, bo zależy Mu na Tobie. Zależy Mu na tym, aby każdy był zbawiony. Nie ma wyjątku. Bogu zależy na każdym człowieku. Niezależnie w jakim momencie życia on się znajduje, jak pobłądził, Bogu zależy na każdym. Bardzo zależy Mu też na Tobie, dlatego tutaj Ciebie też zaprosił i daję Ci teraz konkretne narzędzia, abyś wytrwał w tym, co się tak naprawdę rozpoczyło. Bóg będzie posyłał też bardzo konkretnych ludzi, aby pomogli Ci wytrwać na tej nowej drodze, w tym nowym życiu, które dostałeś od Boga. Potrzebujesz konkretnych ludzi, potrzebujesz wspólnoty, aby wytrwać przy Jezusie, aby wytrwać w tym, co tak naprawdę się rozpoczęło. Człowiek, który zostaje sam, naprawdę bardzo łatwo go złamać. A wiesz już z poprzedniej konferencji, która była dwa tygodnie temu, dotycząca walki duchowej,
że rozpoczęła się bardzo konkretna walka o Twoje serce. Dlaczego? Bo wybrałeś Jezusa w życiu, bo wybrałeś Jego drogę, bo wybrałeś życie Ewangelią. A diabłu się to bardzo nie podoba. I dlatego takie trudności, takie przeciwności w Twoim życiu się pojawiają. I pamiętaj, że to nie oznacza, kiedy pojawiają się trudności, kiedy że moim zadaniem jest odrywać wzrok od ziemi i wpatrywać się w Jezusa. Tego, który oddał za mnie życie. Tego, który czeka na mnie każdego dnia. Tego, który kocha. Choćbym upadł tysięczny raz, On czeka na mnie w sakramencie pokuty i pojednania. Czeka na mnie w Eucharystii. I to jest pokarm, który daje Tobie Kościół, abyś wytrwał w tym, co się rozpoczęło. To jest pełną radością, że taka wspólnota tutaj powstanie, w tej parafii. Pan Bóg daje nam ogromny dar. Daje konkretne osoby, które będą dźwigały tą wspólnotę. Po to, abyś Ty mógł wytrwać. Po to, abyś dostał konkretny pokarm. Bo tak naprawdę to, co się rozpoczęło, to jest sam początek. Jesteś takim niemowlaczkiem, który tak naprawdę potrzebuje teraz bardzo konkretnego pokarmu do wzrostu. I ten pokarm właśnie w tej wspólnocie będziesz mógł otrzymać. Czas tego seminarium właśnie to czas, kiedy narodziłeś się na nowo i potrzebujemy teraz wzrastać. Tak jak każdy człowiek rozwija się fizycznie, potrzebujemy konkretnego pokarmu, żeby wzrastać. Tak samo trzeba nam dbać o nas rozwój duchowy. Potrzebujemy wzrastać duchowo i potrzebujesz właśnie bardzo konkretnego pokarmu. Aby nie stracić tego, co tutaj się rozpoczęło. Każdy z nas tak naprawdę jest w tej wspólnocie potrzebny. Jak mówi nam Słowo Boże w liście do Rzymian, 12 rozdział, wersety od 4 do 5. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność. Podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z nas z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Każdy z nas jest potrzebny, ale nawzajem tym, co mamy, możemy sobie służyć. Będąc właśnie we wspólnocie, bo to my tworzymy to ciało Chrystusa. I kiedy brakuje jednej osoby, to ciało Chrystusa jest niekompletne. Dlatego Bóg kieruje bardzo konkretne zaproszenie do Ciebie, abyś nie zakończył tego, co się rozpoczęło właśnie podczas tego seminarium, ale abyś trwał, abyś tą wiarę umacniał, abyś był dla drugiego konkretnym wsparciem. Wierzę, że każdy z nas już mógł doświadczyć w tych grupach dzielenia, których na początku jest nam się też trudno tak naprawdę przełamać, żeby mówić o wierze. Ale wierzę, że z każdym spotkaniem robiłeś te małe kroki wiary i mówiłeś o tym, jak Pan Bóg działa w Twoim życiu, jak bardzo widzisz zmianę w swoim zachowaniu, w swoim postrzeganiu pewnych sytuacji, w przeżywaniu pewnych sytuacji. Że zobaczyłeś, jak Bóg konkretnie działa i to świadectwo bardzo buduje też drugą osobę. I dlatego też jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Potrzebna jest Twoja modlitwa za drugiego. Nawet nie wiesz, jak bardzo Twoja modlitwa, którą zanosiłeś właśnie za osoby w grupce, mogła pomóc w tym, że dana osoba wytrwała. Wiele rzeczy jest przed nami zakryte. Myślę, że o wielu dowiemy się w niebie. Ale Twoja wytrwała modlitwa, może jakieś ofiarowane cierpienie w intencji tej grupy, tego seminarium, jest owocem, że ktoś nie odszedł z tego seminarium. Potrzebujemy bardzo konkretnie siebie tutaj, aby razem iść. Aby diabeł, który krąży jak lew ryczący, nikogo nie oderwał.
zostaniesz sam, bardzo łatwo wrócisz do swojego starego życia. Mamy naprawdę wiele przykładów ludzi, którzy stwierdzili, o teraz ja już o Panu Bogu tyle wiem, wiem co mam robić, wspólnota nie jest mi do niczego potrzebna. Dziś nie ma ich już nawet w Kościele. Kiedy jesteś sam, bardzo trudno cię złamać. Kiedy odłączysz się od źródła, bardzo szybko wyschniesz. Potrzebujemy być razem, aby nieść jeden drugiego. Tak jak w przypowieści, kiedy paralityk nie mógł przyjść do Jezusa i miał czterech przyjaciół, którzy wzięli i zanieśli go do Jezusa. Potrzebujesz mieć takich osób, które kiedy upadniesz, kiedy się pogubisz, kiedy będziesz miał dość, kiedy będzie naprawdę ciężko, kiedy będą problemy, będziesz miał osoby blisko siebie, na których możesz liczyć, które pokażą ci, że w Jezusie jest jedyne rozwiązanie, że w Nim jest zawsze nadzieja, że On daje tobie siłę do życia. We wspólnocie tak naprawdę bardzo mocno doświadczyłam takiego wsparcia modlitewnego. Już na ten moment znamy się tak bardzo dobrze, mamy bardzo bliskie relacje, że czasami, kiedy ktoś mnie zobaczy, nawet nie pyta, tylko mówi, będę się modlić. I to daje naprawdę siłę, aby iść dalej. To daje siłę, że są osoby, które się modlą, które ofiarowują wiele rzeczy w intencji, aby wygrać kolejną walkę, żeby nie odejść. Każdy z nas, ty i ja, jesteśmy potrzebni w Kościele, we wspólnocie. Jesteś w Kościele potrzebny, bo tutaj dostaniesz bardzo konkretny wzrost, ale jesteś też po to, aby budować inną osobę. Jezus zaprasza dzisiaj ciebie do konkretnej decyzji, właśnie abyś budował Jego ciało, abyś nie kończył na tym, co się rozpoczęło tak naprawdę. Twoja odnowiona wiara nie może być przeżywana w samotności, w izolacji od innych ludzi. Trzeba tak naprawdę dzielić się tym, co przeżywam z innymi braćmi w wierze. Dlatego tak naprawdę kolejnym krokiem wiary jest wstąpienie do wspólnoty, która jest jedynym też sposobem, abyś nie utracił tego nowego życia. Kiedy zostaniesz sam, naprawdę umrzesz duchowo. Kiedy przyjdą trudności, kiedy przyjdą pokusy, których nie będzie brakowało, bardzo łatwo będzie nam wrócić do naszego starego życia. A tych pokus, tak jak mówiłam, nie będzie brakowało. Ale też wiemy, że łaskę zwyciężania daje nam Jezus. On nie powiedział, że usunie przeszkody czy trudności, ale da łaskę, abyś zwyciężał, abyś szedł do przodu, abyś był z Nim. Gdyby nie wspólnota, nie byłabym w tym samym miejscu. Tak naprawdę we wspólnocie nauczyłam się wszystkiego. Czytania Słowa Bożego, modlitwy, rozmawiania o wierze. Trafiłam na seminarium odnowy wiary, mówiąc tak potocznie, z ulicy, nie mając nic oprócz niedzielnej Eucharystii, nabożeństw wspólnego z Kościołem. Nigdy wcześniej nie byłam w żadnym ruchu religijnym, nie wyjeżdżałam na rekolekcje. Wspólnota tak naprawdę nauczyła mnie wszystkiego. Było to bardzo konkretne miejsce wzrostu. Jest to miejsce, w którym też tak naprawdę uczyłam się siebie nawzajem. To było miejsce, gdzie po raz pierwszy w życiu ludzie przyjęli mnie taką, jaką jestem. To było miejsce dla mnie, gdzie przestałam udawać, że jestem kimś innym. To było miejsce, gdzie zrzucałam maski fałszu i nieprawdy, które nakładałam przez wiele lat. To tutaj doświadczyłam takiego przyjęcia, że mogę się pomylić, że nie umiem wszystkiego, że jestem słaba, że mogę upaść, że jestem grzesznikiem, że może mi coś nie wyjść i nikt się z tego nie będzie śmiał. Gdyby nie wspólnota, nigdy w tym miejscu by mnie nie było. Nie wiem też, czy miałabym bliską relację z Panem Bogiem.
ale to było dla mnie i jest bardzo konkretne miejsce wzrostu, wpatrywania się w Jezusa. Bo czym jest wspólnota? Wspólnota jest miejscem, gdzie wraz z innymi możesz wzrastać w wierze, gdzie budujesz swoją wiarę, gdzie pogłębiasz swoją relację z Jezusem. To jest konkretne miejsce wzrostu. Miejsce wzrostu twojej wiary. To są bardzo konkretne relacje, które tworzą się między ludźmi. I wierzę, że już doświadczyłeś tego, przynajmniej na poziomie swojej małej grupy. Pan Bóg bardzo konkretnie działa, kiedy nas jednoczy sobą, kiedy idziemy w jednym kierunku, aby uwielbić Jezusa, aby to On nas prowadził i umacniał, jak On nie dość, że przemienia nasze życie, ale daje nam nowy dom, nowe miejsce wzrostu, nowych przyjaciół, nowe relacje. I On przemienia do tego nasze serca. Wspólnota to są ludzie, którzy wybrali Jezusa i chcą żyć z Nim każdego dnia. To ludzie, którzy wybrali drogę nawrócenia i chcą dotrzeć do nieba, chcą być zbawieni. Jest to miejsce, gdzie budujemy relacje z Bogiem, z innymi ludźmi. Jest to też miejsce, w których innych prowadzimy do Jezusa. Pomagamy Mu właśnie, kiedy te przeciwności przyjdą, aby wskazać, kto jest jedynym rozwiązaniem. I właśnie dzięki temu, że trwamy razem na modlitwie, dzielimy się tym, jak Pan Bóg działa w naszym życiu, to te relacje się budują. I trzeba nam też pamiętać, że właśnie we wspólnocie to nie są tylko ludzie doskonali i święci. To tacy sami grzesznicy, jak ty i ja. Pamiętamy z trzeciej konferencji tego seminarium dotyczącym właśnie grzechu, że jesteśmy grzesznikami, ale to jest dobra nowina, bo tak naprawdę Jezus nas zbawił, ale jesteśmy grzesznikami ukochanymi przez Boga. I musimy pamiętać, że każdy z nas ma pewne słabości, przywary, wady, które kiedy te relacje zaczynamy budować, one będą bardzo konkretnie się objawiały. W ten sposób uczymy się też właśnie przyjmować i kochać innych właśnie z ich słabościami. Wspólnota to miejsce, kiedy przychodzę się spotykać z Jezusem. Spotykam Jezusa też w drugim człowieku i uczę się Go właśnie przyjmować w takim, jakim jest. Każdy z nas ma tak naprawdę różną historię życia, różne doświadczenia, różne problemy. Ale Bóg, który stwarza wspólnotę, sprawia, że mimo to, że jesteśmy tak różnorodni, potrafimy być w bliskich relacjach ze sobą, akceptować siebie. Uczymy się miłości. Uczymy się właśnie przyjmować siebie takimi, jakimi jesteśmy. Z tą całą różnorodnością, z różnymi doświadczeniami. Inna osoba, która jest we wspólnocie, różni się ode mnie, ale razem dopełniamy się i jesteśmy sobie potrzebni i budujemy ciało Chrystusa. Fragment z Dziejów Apostolskich mówi nam też bardzo dokładnie. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. To jest opis pierwszej wspólnoty apostołów, która dla nas jest też konkretną wskazówką. Trwaniu na łamaniu chleba i we wspólnocie, i na modlitwie. Jesteś tej wspólnocie potrzebny. Jesteś potrzebny drugiemu człowiekowi, aby być świadkiem dla sąsiada, sąsiadki, dla osób, które będziesz spotykał na swojej drodze w pracy, w drodze do pracy. Będziesz dla nich konkretnym świadkiem, że Jezus żyje. A po to, abyś mógł być tym świadkiem ugruntowanym w Jezusie, potrzebujesz wzrostu, potrzebujesz zapuścić coraz mocne korzenie właśnie w Jezusie.
aby kiedy przyjdzie jakiś opór, przyjdzie wyśmianie, przyjdzie niezrozumienie, abyś tego nie porzucił. Abyś był mocny w Jezusie, potrzebujesz wzrastać i wrastać w Niego. Zakorzenić się tak bardzo mocno w Jezusie. Jezus zaprasza cię do tego, abyś nie bał się żyć nowym życiem. Abyś wyszedł też poza schematy wiary, w których może trwałeś od lat. Abyś wyszedł poza schematy swojej modlitwy. Abyś uczył się rozmawiać o Bogu. Abyś też może zapraszał już innych, którzy widzisz, że mają problemy, że żyją w ciemności. I ty już wiesz, że naprawdę jedynym rozwiązaniem jest Jezus, który żyje tu i teraz, jest obecny. Naszym zadaniem jest właśnie wskazywanie na Jezusa, aby też słowa, bo my nie możemy nie głosić tego, cośmy widzieli, czego dotykały nasze ręce, aby te słowa były mocno wyryte w twoim sercu. Abyś innych też zapalał. Abyś uczył się tak naprawdę żyć tym, w kogo wierzysz. Mówiłam to świadectwo na początku, kiedy rozpoczynaliśmy seminarium Odnowy Wiary, że jednym z takich doświadczeń, które pozwoliły, że ja sprawiły może w ten sposób, że ja we wspólnocie zostałam, to było świadectwo życia ludzi, którzy to seminarium wtedy prowadzili. Że oni żyli z Jezusem, że byli autentyczni świadkami. Że ja w nich zobaczyłam, że można żyć z Jezusem, czyli z tym, którego oni głoszą w codzienności. Że można być w tym wszystkim szczęśliwym. Można żyć uczciwie. Można chodzić więcej na mszę niż tylko w niedzielę. Można się więcej modlić niż przysłowiowy paciorek. I tak dalej, i tak dalej. Ja to wszystko w tych ludziach zobaczyłam. To pociągnęło mnie, bo tak jak mówiłam, już myślę, że doświadczyłeś, jak świadectwo innych pociąga nas do Jezusa. I we wspólnocie spotkasz takie osoby. Bo my stajemy też jako świadkowie. Każdy z nas, kto mówi konkretną konferencję, opiera ją na świadectwie swojego życia, aby ci pokazać, że to się dzieje w moim życiu i w twoim też. Wierzę, że już się dzieje i może się dziać w życiu każdego człowieka. I On będzie nas posyłał do tych, którzy żyją w ciemności, którzy jeszcze Jezusa nie spotkali albo nie mają takiej żywej wiary. Być może inni już w tobie widzą, że zmieniłeś się. Skąd ty to masz? Wskazuj na Jezusa, który daje tobie nowe życie. I zaprasza cię właśnie do tego, abyś dalej wzrastał. Abyś był we wspólnocie, która, tak jak mówiłam, tutaj bardzo mocno będzie osadzona w tej parafii. Będzie to konkretne miejsce wzrostu dla każdego. I wierzę, że nikogo z was nie zabraknie. I że jedni drugich będziecie wspierać, omadlać, gdyby ktoś miał wątpliwości. To, co najpiękniejsze, naprawdę przed tobą. Przed tobą życie z Jezusem. W Jego obecności. Z przyjaciółmi dookoła, którzy też wpatrują się w Jezusa. Którzy pomogą mi iść, kiedy będzie ciężko. Wierzę, że podejmiesz właśnie ten krok wiary, do którego Jezus nas zaprasza, bo uczy nas stawiać tych kroków wiary. I wierzę, że ten krok kolejny dotyczący wstąpienia do wspólnoty będzie kolejnym krokiem, który postawisz. I zapraszam teraz, abyśmy stanęli też do modlitwy wspólnej. Aby Pan rozpalał nasze serca, dał nam łaskę, abyśmy właśnie